Tragiczne wydarzenia z 1970 roku, kiedy to podczas akcji ratowniczej życie stracili dzielni strażacy, upamiętniono w Cieszynie. Dziś mija dokładnie 54 lata od chwili, kiedy pięciu naszych kolegów oddało życie podczas ratowania Mostu Wolności w roku 1970. Była niedziela rano. Od kilku dni padał ulewny deszcz, powodując wezbranie rzeki Olzy. Rzeki o niezapominajmy bądź co bądź górskim charakterze, która niosła ze sobą wszystko, co napotkała na swojej drodze. I tak w pamiętną niedzielę, 19 lipca, w kolejnym dniu walki z żywiołem, padł rozkaz, aby bronić Mostu Wolności przed przełamaniem i zniszczeniem poprzez zatory powstałe na nim z naniesionego materiału. Do akcji weszli strażacy z OSP Cieszyn Bobrek i OSP Cieszyn Pastwiska. Niestety siła napierających drzew na podpory mostu spowodowała jego złamanie, następstwem czego była śmierć pięciu druhów. Wszyscy młodzi z planami na przyszłość, zarówno tę dalszą, jak i tę bliższą, położyli na szali najcenniejszy dar życia za nas i za naszą małą ojczyznę Cieszyn. Dlatego dziś, tak jak to mamy w zwyczaju, stajemy wspólnie przy pamiątkowej tablicy, aby w ten sposób pielęgnować pamięć o nich i o tym, co wydarzyło się w tych tragicznych dniach. Za chwilę również symboliczny most wodny połączy oba brzegi rzeki Olzy, a płynący w jej nurtach wieniec symbolizował będzie ich ofiarę. Pamiętajmy, że człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć po nim. Naszym moralnym obowiązkiem jest przypominanie mieszkańcom obu brzegów Olzy, że byli ludzie, którzy oddali za nas wszystkich życie oraz że codziennie sztab strażaków po obu stronach rzeki czuwa, aby wszyscy mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. Dlatego, przechodząc w pobliżu tej tablicy, czy to na spacer z rodziną, czy podczas codziennych obowiązków, zatrzymajmy się przy niej i wspomnijmy o nich i o tym, co dla nas zrobili, bo nie ma większej miłości niż ta, jeżeli ktoś życie swe odda za bliźniego. To jest nasz moralny obowiązek. Rok rocznie mierzymy się z coraz to częstszymi kataklizmami, które nawiedzają nasz nadolziański gród. Nie dalej jak miesiąc temu, po nie tak długich opadach oraz wichurach, znowu stawaliśmy do pomocy mieszkańcom przy wycinaniu powalonych drzew, pompowaniu piwnic, obronie domostw przed wielką wodą. Dzięki Bogu tym razem nie musieliśmy kłaść na szali swojego życia, wystarczył poświęcony czas i włożona w działanie energia. Niech nasze coroczne spotkania pod tą tablicą będą memento dla wszystkich. Byliśmy, jesteśmy i będziemy trwać na straży bezpieczeństwa mieszkańców naszych miast oraz w wymiarze duchowym będziemy trwać w pamięci o naszych kolegach Bobrzyku Ludwiku, dziadku Wilhelmie, Jakubcu Erneście, Sułku Władysławie i topiarzu Andrzeju. Cześć ich pamięci. Bobrzyk Józef. A kolega? Bobrzyk Antoni. Dobrze. Dziś kolejna rocznica tragedii, która wydarzyła się tutaj w Cieszynie. Tak w kilku słowach przypomniał ten dzień, jak to wyglądało. No, to było około 8 rano, nie? Jak myśmy się dowiedzieli, że ten most zerwało. No ale kiedyś to tu nie puszczali na most w ogóle ani tego, tylko no tak, tego dostaliśmy zezwolenie takie, że mogliśmy ich szukać, nie? Ale brata nie znaleźli po dzisiaj. No. Bo Ludwik, brat, on już jak długo był w straży pożarnej? No on to był od chłopca niby zaraz, nie? Później był kierowcą tam. No. Jeszcze było tak, że o 6, bo był Ludwik Ćmiel kierowcą tam na pastwiskach, nie? Ale on pracował w PKS-ie, miał iść do pracy. I przyszedł do brata i mówi: Ludwik, chodź za mnie, zastąp mnie. Nie?
tym głośnym się. Czekaliśmy, żeby w naszym garażu stanął nowy samochód, ale się udało. Długie godziny spędzone na chodzeniu, proszeniu, wręcz błaganiu. Teraz stoję tutaj przed Państwem, reprezentując druhów z Boguszowic i w imieniu właśnie tych druhów chciałbym złożyć podziękowania tym, którzy pomogli nam uzyskać ten samochód. Dlatego proszę o wystąpienie panią burmistrz Gabrielę Staszkiewicz, pana przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Kołdera, pana komendanta Michała Pokrzywę oraz przedstawiciela Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Krzyżynie. Kamerą w uroczystościach wziął udział Mariusz Jaszczurowski.